Możemy sobie podać dłoń. Ale nie tą. No, już lepiej. Czesieniek. Siema! Coś tam się coś ci spadło. Tak jest. Słuchajcie, to jest Heniek. I Heniek od dzisiaj będzie miał nową funkcję, a to wszystko dzięki Pani Bożenie, bo Pani Bożena nam załatwiła ciuchy. Ciuchy do Henka. A więc Heniek, znaczy ręka od Henka tam leży, także spoko. Heniek od dzisiaj będzie stał w lazarecie. Nie jakie ponag... spał? Stał, mówię, stał. Wcześniej nie, spał. I nie po nagu, tylko będzie wykonywał pewne zlecone czynności. Jak wiecie, Heniek służy do tego, żeby go postawić. A żeby postawić Henka, musimy mu ten pręt oto wepchnąć głęboko. Tyle. Czyli do samej... No. Cztery bity. I jakby się ktoś pytał, ile pręta wchodzi do Henka, to tyle. No, więc teraz tak. Mamy Henka. Mamy buty, które załatwił Marek. Tutaj, jak widzicie... O, już jest dziurka. Już jest dziurka po to, żeby, że tak powiem, Henka nadziać. Damy mu wkładki, bo zimno. Skarpetki masz? Nie. Ośk. Nic mu nie będzie. Zobaczymy, czy to będzie pasowało. Słuchajcie, bo to jest bardzo istotne. Uważaj, bo cię dźgnę. To jednak nie jest ta dziura, słuchajcie, jakkolwiek to zabrzmiało. Czyżbyśmy musieli robić kolejną? Czyli musimy bardziej wymanewrować Henka. A pomoże nam w tym. My tak tu powiercimy, a potem wam pokażemy dalej. Słuchajcie, jak widzicie, Heniek nam się tutaj lekko rozpołowił, bo w ogóle jest taki jakiś tego, ale kolega tu pokaże. Tu mamy dziurę teraz, o, tu mamy dziurę. Na wylot. Na wylot. Do tej dziury teraz uważaj, z czystym spokojem możemy wsadzić. Czujesz się jak czarodziej? Co? Jak czarodziej. No, no nie do końca, ale niech wam będzie. W każdym razie teraz tak, plan jest ambitny, bo żeby nie było, do Henka mamy również drugi but. Drugi but. Wiem, że buty się zakłada mając nogi na dole, ale tak... I mając spodnie najlepiej. Także proszę bardzo, to jest Heniek. Przynajmniej jego część. O! Tada! Ty patrzcie, stoi. Stoi. Dobra. To co, zakładamy Henkowi spodnie. Odezwiemy się za chwilę. Funkelnówka. Słuchajcie, zobaczcie, jakie archiwalne rzeczy nam tu wpadły, dzięki Pani Bożenie, nigdy nie noszone, jeszcze zaplombowane. Zobaczcie, spodnie męskie, rok produkcji 87, zobaczcie. Nie sugerujcie się 1917, ale też fajnie wygląda. Tutaj się muszę pochwalić, bo Marek zainwestował, proszę bardzo, tutaj w schron i poświęcił swój własny pasek. Mam nadzieję, że zwrócisz. W życiu. Słuchaj, tu jest tak jak z dekretem Jelcyna. W dekrecie Jelcyna, z tego co pamiętam, było, jeżeli coś wjechało do Rosji, to już nie wyjeżdża. A tutaj, jeżeli coś padło do schronu, to jest nie do odzyskania. Dobra, teraz mu to trzeba jakoś założyć. Jakkolwiek to wygląda, słuchajcie. Musiała być niezła impreza, żeby zakładać spodnie przez głowę. No dobra. No nie wiem, gdzie ty głowę widzisz. Chodź, pokażę ci, gdzie widzę głowę. Gdzieś tam jest głowa. Tam, o, tam, tam, razem z resztą. Dobra, jeden but. Kto wziął drugi but? To wyniósł już.
Taki mały srony się... Tu jest! O, tu się schował. Dobra, to jest ten właściwy... Dziurawy. Z tą dziurą, o, tutaj można pokazać, że jest. O, o, o! Tu widać światło. No dobra, tu mamy Henka, powiedzmy, prawie ubranego. Teraz Henka trzeba poskładać. No, ale nie rozbieraj. Widzicie, żeby to głupio nie wyglądało. No dobra. Henka składa się w ten sposób. A niech składa się z czterech części. Z pięciu. Pięciu, o. Dobra. Tak mamy Henka. A, jedna noga luzem. Kurde. Słuchajcie, ja nawet po pijanemu mam mniejszy problem z ubraniem się, niż ubieraniem tego Henka. Ej, Marek. Kręcę, byś pan kuźwa pomógł, a nie tam się sorry, kręcę. Pierdołami zajmował. On jest chudszy ode mnie. Właśnie to chciałem powiedzieć. Słuchajcie, Henka, że tak powiem, ubraliśmy częściowo. Nawet Heniek się składa z większej ilości części. Możemy sobie podać. O! Możemy sobie podać dłoń. Ale nie tą. No, już lepiej. Cześć, Heniek. Dobra. Ręce na Henka zakłada się w ten sposób, słuchajcie, zobaczcie, głupie spodnie i od razu się chłopak prezentuje prawie jak model. Dobra, teraz tak. Swojej koszulki Marek co prawda nie chciał oddać. No nie, nie, nie. Ale dzięki znowu pani, znaczy znowu dzięki pani Bożenie. Mamy świeżo nabytą drogą wyłudzenia bluzę lekarską. I teraz naprawdę nie wiem, jak no, chyba zrobić. Jednak ręce będziesz ściągać. Ręce dobra, osobno. Słuchajcie. No, tu jakoś tak temu Henkowi to to. I ta też ściągnij. A chyba też ją tutaj zdejmiemy. Aha. Idzie druga ręka. No i. Słuchajcie, możecie nie wierzyć, ale nie wiedziałem, że ubieranie manekina tyle zajmuje. A jak malowany. Jedno powiem ci, nawet to nieźle wygląda. No. Słuchajcie, i teraz tak. Tutaj, jak nabędziemy drogą znowu wyłudzenia bądź kupna stetoskop, powiesimy Henkowi stetoskop, bo niestety nie mamy. Chyba, że będzie tam skrzyni, ale wątpię. Natomiast po co była ta dziura w nodze Henka? Ponieważ docelowo Henka postawimy tu i Heniek będzie operował naszą piękną, poszczeloną Marusję. Marusję. A z Marusji Heniek wyciągnie takie coś. O. I tutaj będziemy musieli to jakoś tam tak dopasować. Taśmą klejącą. Co? Taśmą klejącą. Na przykład, bo jeszcze musimy ustalić, czy Heniek jest lewo, czy praworęczny. Odezwiemy się w kolejnej części materiału, żebyście zobaczyli, czy Heniek stoi na właściwym miejscu. No chyba, że go powiesimy. A na razie Heniek zrobił gwoździa. Oj Marku! Co się stało, że ty się wziąłeś do fizycznej roboty? Chwilowo. Zostałeś wrobiony, rozumiem. No jak zwykle. Wypadek przy pracy. Ha. Dobra, słuchajcie, pręd jest. Na ten pręd nadziejemy Henka. Henka zakotwimy tu. Przepraszam bardzo, wezmę ten nowy młotek. Ojej. Po to, żeby Heniek nie uciekł. Ale on wygląda na takiego nieruchawego. Dobra. Nie ucieknie. No słuchaj, czy ruchawy, czy nieruchawy, zostawimy go tutaj z gołą lalą. A no. Będziemy widzieć. Dobra, teraz tak, czekaj, jak to... Jak teraz znowu Henka rozpołowić? No,
Jęki, tak, tyś mu spodni nie zapiął. No tak to... No dobra, no kurde, słuchajcie, no niestety... Striptease zaś. Zaś, striptease. Kurwa. Dobra, panie Marek, czekaj. Ukręcił faceta. Biedny Heniek. I teraz go nadzieje. Pod warunkiem, że się trafi. A jest to kierowstwo. No. Ten but. Ja to jest ten but. Słuchajcie, widzieliście na pewno na ulicach dużych miast chłopa wiszącego na przykład na łopacie czy lewitującego. Tutaj mamy dokładnie tę samą sytuację. Hop na pręcie. Hop został nadziany. Zapnij mu te spodnie, o. No kurde, trzeba będzie. Bo wstyd będzie. Jakaś pani zajrzy i wyjdzie na to, że tutaj nic nie ma. Kurwa, słuchajcie, ja się w życiu tak nie namęczyłem, ubierając jakiegoś kurde manekinu. Aha. Dobra. Nie, nie, nie. Znając życie, pewno YouTube ocenzuruje ten film. Panie Marek, byś pan pomógł, a nie się zajmował. Ja filmuję. A nie zajmował się pierdołami. Ja rozumiem, że się można poświęcić. Nie, nie, patrzę, jak się do faceta dobierasz. Kurwa. Henryk wygląda jakoś. Przyjdą kobiety cię oglądać. Cały czas oglądają. Cały świat go będzie oglądał. No dobra. Wyglądaj. Czekaj, gdzie ty masz tą łapę tutaj? O. Damy radę coś ci tutaj wdepnąć. I czekaj, to się powinno udać. No. Też nie byśmy musieli mu złamać palce, słuchajcie. Mówiłem na taśmę. Kropelka. Kurwa, kropelka to mi zaraz poleci z czoła. O, pięknie, trzymie się. Jest, dobrze. Znaczy, no nie, czekaj, tak o. Jakoś. O. Nie tak, czekaj, bo nam się Heniek rozjeżdża. Henku, przesuń się tak, o. 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 Zdjęcie na okładkę. Ty, Marek, ty kojarzysz klucze do tej skrzyni? To co wtedy z wojska przywiozłem? Gdzieś dane tak, żeby nie zawadzały. I żeby się nie straciły. Czekaj, to jest chyba te gówno. No. Słuchajcie, mamy Henka, mamy ciuchy, mamy magiczną kurtkę z sygnaturą Agencji Mienia Wojskowego i tu mamy skrzynię, którą nabyłem jakiś czas temu z pierdołami. Chochla. Ale to akurat nie wyposażenie medyczne. Oglądaliście grzeczny, znaczy ten, przepraszam. Jak to było? Czy leci z nami pilot? Nie. Kariera niekosiadyzmy. Jak Nikoś został premierem i był w klinice rządowej i Kasia Figura się pyta, czy woli kaczuszkę. Tak mi się jakoś kojarzyło. Słuchajcie, tu mamy inne pierdoły. Jakby ktoś potrzebował, a nie miał toalety turystycznej pod nosem. O, Marek, możesz tak, potem Wilkowi zrobić chustę na głowę. Czekajcie, w tym całym pajzlu, który tutaj jest w tej skrzyni, bo dużo rzeczy już zostało wyjętych. I tu mam jeszcze jakieś miseczki. Jeszcze jakieś folie. Słuchajcie, zobaczcie, jeszcze zapakowane oryginalnie, fabrycznie rzeczy z nierdzewki. Jak to stwierdził mój kolega medyk, w razie nieszczęśliwego wypadku przy tej ilości sprzętu, która tutaj jest, wyrostek można by było zrobić. Ja się na tym nie znam, wierzę mu całkowicie, w tym zakresie przynajmniej. Dobra, czekaj, chyba mamy coś tutaj. O, czekajcie, to... Tu jest dalszy ciąg. Czekaj. To jest... Rzecz, która nam brakuje. Aha, no i jeszcze mamy taki kubeczek, jakby ktoś chciał się napić.
To mamy chyba to. Gland znoje, słuchajcie. Gland znoje nieruszane. Teraz małe chińskie rączki sobie to poskładały. Tak. Słuchajcie, rozdziewiczany stetoskop, który może na chwilę obecną być warty dosyć dużej ilości pieniążków. Czekaj, to wrzucimy, bo to było w tym. Ja się boję, że to się połamie, wiesz. Nie, no tak nie. Jedna. Druga. Prawie jakbyś się na tym znał. Serio, to jest, ale to jest wielofunkcyjny zestaw. To jest zestaw wielofunkcyjny. Ze stetoskopa idzie bomba atomowa zrobić. No może nie aż tak, ale... No to na pewno następne. Połączenie rureczek. Oj, oj, oj. No. Oj, oj, oj. Czekaj, to będzie to. Tak. Otwarło się niestety ciut za daleko, bo tu mamy wymienne wkładki do uszu. To trzeba zawinąć. I schować to na miejsce. Teraz. Tak. Instrukcja obsługi stetoskopu, słuchajcie. Popatrz, nie było. No nie było, a człowiek da sobie radę. Zobaczcie. Czekajcie, a teraz do wszystkiego. Nie, czy to jest tej samej długości? Widzicie? Już człowiek robi pierdoły. Trzeba było patrzeć. Zamiast sprawdzić na dzień dobry, to jest to samo, a to jest co? A to jest dłuższe. Widzicie? Tak, 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 tak. Ła. Ty no zobacz. No problemy z wsadzeniem. Tak jest. W pewnym wieku niestety tak to wygląda. No nie wiem, ja nic o tym nie wiem. Tak. O, i najważniejsze. I teraz to tutaj. I jeżeli zarzucimy to Henkowi tu, padło. Pan podniesie, panie matku, przydaj się pan do czegoś. Ejejejejejejeje. O, to trzeba będzie to w jakiś sposób, słuchajcie. Przyciąć, dokleić. Nie, zrobimy zaraz. Hokus pokus, boję się tych gumek jakoś tam specjalnie szarpać, dlatego że to wiecie, ma ładnych parę lat. Prawie starszy od nas. Może być, ale słuchajcie. O. Nie ten chłop! Inteligentnie wygląda. Nie ten chłop! No ty, Marusi, możesz się być, chcieć sikać. Powiedzieć tu, jasne. Ale Marusia raczej z kaczuszki nie skorzysta, no dobra. Słuchajcie, no to niech będzie. O. Niech będzie. Nie no, robić mu chustę na głowę. Nie, tak nie, wygląda, nie. Słuchajcie, bardziej profesjonalnie. Nie wiem, czy to nie miało być tu na stole, ale... Tak, kuteczka. Kuteczka, żeby nikogo nie korciło, słuchajcie. Tak, i pokaż, gdzie kluczyk chowiesz. Dobra. Dobra, jak widzicie, Heniek został profesjonalistą. A, właśnie, jeszcze. Poczekaj, panie Marku. Panie Marku, ja wiem, że w tym czasie nie było, ale pan sobie wybierze, takie o, czy takie? Niebieskie. Niebieskie? No nie będą niebieskie. Słuchajcie, jak profeska, to profeska tylko. Nie wiem, czy to się uda z tymi jego zgrabiałymi paluchami. Wy możecie nie wierzyć, ale w nocy było jakieś minus 10, więc... Więc za chwilę braknie mi cierpliwości. Do zobaczenia wkrótce. Chyba to wytniemy. On ci tu coś pokazuje, wiesz? Dobra, nara.